witam Państwa serdecznie. Chciałbym się odnieść do paru wydarzeń i uzupełnić jakby potoczną wiedzę na temat pewnych wydarzeń oraz powiedzmy próbować podpowiedzieć Państwu, jak ja to strategicznie widzę. Mówiłem Państwu, że bardzo dużo czasu spędzam w Federacji Rosyjskiej. Wiele rzeczy widzę troszeczkę z szerszej perspektywy. W Polsce z opóźnieniem o pewnych rzeczach się mówi, nawet paromiesięcznym. Pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, to sprawa pomników. Pomników czynu zbrojnego Armii Czerwonej Wojska Polskiego. Sprawa jest już właściwie, można powiedzieć, pozamiatana, ale nie do końca. Otóż umowa dwustronna polsko-rosyjska z 92 roku i 94 mówi o tym, że nie tylko cmentarze, obeliska, ale również pomniki winny być przez obie strony utrzymywane i chronione. Czyli poprawka, która miała miejsce w 16 roku, 17, zaprzecza dwóm umowom międzynarodowym polsko-rosyjskim. Sprawdzałem to, widziałem. Co jeszcze mi przyszło do głowy? Szanowni Państwo, ja to tak troszkę widzę w ten sposób, że jeżeli my te pomniki usuniemy, tak, świadczą one o pewnych procesach politycznych, które miały w Polsce, mieliśmy w Polsce do czynienia po 1945 roku. Za zgodą Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i poniekąd Francji. No ale proszę pamiętać o tym, że te ziemie dostaliśmy jako odszkodowanie od Niemców na 25 lat. Proszę pamiętać o tym, że Szczecin i Półwysep Uznam, Wolin, etc. dostaliśmy bez uzasadnienia. To znaczy dostaliśmy dodatkowo, można powiedzieć, w prezencie od Stalina i później Chruszczowa. Nigdy nie było to umocowane prawnie. Innymi słowy, może się tak wydarzyć za jakiś czas, że nie będzie śladu i dowodu, że kiedyś ktoś te tereny zajął za coś, co wydarzyło się w roku 1939 roku, kiedy hitlerowskie Niemcy naruszyły granicę polsko-niemiecką z którą nazywają, prawda, umową 1937 roku. Tak? Granicę w ramach 1937 roku. Innymi słowy, no może się tak zdarzyć. Więc wydaje mi się niestrategicznym usuwanie tych pomników. Uważam, że pomniki powinny mieć odpowiednie oznaczenie w kontekście politycznym i każdy pomnik, który powstał kiedyś, powinien zostać, a można uzupełnić o nowy pomnik. W Federacji Rosyjskiej, w której często bywa, mamy do czynienia z czymś takim, że na przykład w Kaliningradzie jest Kalinin, jest cerkiew prawosławna nowo zbudowana i jest pomnik czynu zbrojnego żołnierzy I wojny światowej, no bo tam były walki, prawda, z Niemcami blisko Gusiew. Czyli, jeżdżę tam na rekonstrukcję, czyli krótko mówiąc, mamy różne okresy historyczne, możemy sobie się do nich odnieść. Mamy dowody. Uważam, że nikt nie bierze pod uwagę tego, że kiedyś sytuacja się może zmienić, a presja gospodarcza Zjednoczonych Niemiec przy dobrej, złym stosunku do establishmentu politycznego w Niemczech, różne można mieć o nim zdanie, fakt pozostaje faktem, może być różnie. Może być różnie. Dlatego uważam, że nie jest to mądre, uważam, że jest to wręcz błędne i niesłuszne. To jest moje osobiste zdanie na ten temat i ja przy nim pozostanę. Druga rzecz, proszę Państwa, jest z serii Proszę nie drażnić Federacji Rosyjskiej, ponieważ, wiecie Państwo, to jest trochę tak, że my wiemy coś, ale nie wiemy wszystkiego. No więc ja Państwa nieco oświecę. Państwo wiedzą o tym, że byli ludzie z Cambridge, którzy współpracowali z wywiadem radzieckim. Słyszeliście Państwo o Filbim, ale Państwo nie słyszeliście o Filinie. Nigdy. Filin był twórcą zewnętrznego wywiadu Narodowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych po czystkach Jeżowa. Czyli zaczął swoje działania w 1939 roku, kiedy szefem Narodowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych został Beria. Człowiek straszny, ale również niezwykle przebiegły i niezwykle zdolny. Pan Filin
To jest człowiek, który był uzależniony od Mierkułowa. On między innymi doprowadził do przekazania informacji o broni jądrowej do Związku Radzieckiego. To przyspieszyło proces zbudowania broni jądrowej, mówimy atomowej. Był człowiekiem również, który doprowadził do współpracy brytyjsko-radzieckiej w okresie wojny. Do tego stopnia, że doświadczenie dywersantów i spadochroniarzy Związku Radzieckiego, a w tym Rosjanie byli na wysokim poziomie, myśmy mieli też dobry poziom przed wojną, już słynne wieże spadochronowe, których Niemcy nie znali, i było lotnisko polowe północno-zachodniej Anglii, które wyglądało jak trawnik, w którym przybywali agenci, którzy szkolili ze Związku Radzieckiego, którzy szkolili takichże samych agentów z Francuzów, Anglików, SAO, tych, którzy pomagali, to był ten ruch pomagający poprzez skoczków spadochronowych, wspierający ruch partyzancki, antyhitlerowski na kontynencie. Mało tego, proszę Państwa, niejaka panna Uspieńska, Lipszyc na przykład, była ważnym agentem lewicowym, bardzo dobrze przeszkolonym, świetnie znającym francuskim, która zginęła pod innym nazwiskiem we Francji. Do dzisiaj jest czczona jako jeden z członków Résistance, czyli ruch oporu we Francji. Tak, 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 aż do tego stopnia. Czyli w bardzo dużym stopniu sukcesy tej organizacji i skoczków spadochronowych, których my nazywamy cicho ciemnym, zależały od pomocy w wyszkoleniu, podpowiedzeniu, jak to organizować, mało tego, jak to szyć, jak to organizować, jak te spadochrony mają Irvinga być wykorzystywane i tak dalej. Cała ta dywersja, która była ćwiczona w Związku Radzieckim w latach 30. Pan Filin, wybitny wywiadowca, wybitny absolutnie wywiadowca, właśnie był pierwowzorem dla Sztyrlica, bo to właśnie chodzi o Sztyrlica. Także dzisiaj powstaje jego pomnik, więcej już o nim wiemy, ale taka ciekawostka, iż do tego stopnia była współpraca brytyjsko-radziecka, więc no, jakby to powiedzieć, pozycja nasza w tej rozgrywce międzynarodowej, no nie była za duża. No nie była za duża i trzeba to brać pod uwagę. Dlatego powiem Państwu szczerze, niedawno było jego stulecie, rocznica urodzin stuletnia. To był człowiek, który już powiadomił Stalina w 1941 roku jesienią, że powstaje coś w rodzaju broni nowego typu i nad tym pracują w Stanach Zjednoczonych. Właśnie jest ta współpraca, że to wyposażenie, że właśnie bardzo dużo ludzi, którzy byli szkolonych w specjalnego przeznaczenia komórkach, proszę Państwa, wywiadowczych z różnych państw, różnych narodowości, niekoniecznie komunistów. Na przykład Kosmodymiańska, sławetna dywersantka, spadochroniarz, którą Niemcy zabili za podpalenie pewnych pomieszczeń w jakimś tam rejonie, nie była wcale komunistką, była córką swieśniennika, czyli duchownego prawosławnego, mimo to walczyła z hitlerowcami z ramienia Związku Radzieckiego, więc tutaj jakby to było powyżej, trzeba pamiętać o tym, że wrócili właśnie księża prawosławni do jednostek wojskowych właśnie od momentu, kiedy wojna się zaczyna, po 2-3 miesiącach, że pozwolono nosić krzyż świętego Jerzego wraz z nowymi odznaczeniami, czy poprzednimi odznaczeniami, są zdjęcia. Później oczywiście jest z tym gorzej. No i tak dalej, że mamy do czynienia z na przykład z Anną Friłową, która była bardzo ważnym agentem Kominternu, z którym współpracował Filin, Czerwona Orkiestra Treppnera, która miała wywiad swój w III Rzeszy, etc., etc., etc. Tu, proszę Państwa, polski fragment w całej tej sprawie. Otóż był, jest, żyje
ma 102 lata, jest bohaterem Rosji, nie był nigdy bohaterem Związku Radzieckiego, pan Bocian. Pan Bocian był, proszę państwa, proszę wybaczyć, nie pamiętam w tej chwili jego imienia, ma 102 lata, był ważnym wywiadowcą tego typu komórek. Był to Polak, prawosławny w dzisiejszym pojęciu Białorusin, który był w 1939 roku pod oficerem obrony przeciwlotniczej działa Bofors, dowodził takim działem, zestrzelił Messerschmitta nad Warszawą. Później jego oddział się wycofał na wschód, przeciwstawił się próbie w momencie okrążenia przez Armię Czerwoną po 17 września walki, zdali broń. On był wcześniej nauczycielem wiejskim, wrócił do swego zawodu, został zwolniony, nie był internowany przez Armię Czerwoną, nie był zabrany i tak dalej. W lecie 40 roku został wysłany do Moskwy, do specjalnej szkoły dywersji, tam się uczył i pokazywał, jak działają niemieckie miny, jakie była taktyka niemiecka i tak dalej. To takie bardzo ciekawe działania, które... Bo proszę pamiętać, że od 2 maja stosunek Stalina i w ogóle Związku Radzieckiego do polskich jeńców, nawet oficerów, się zmienia, dlatego w krajach bałtyckich żaden z polskich oficerów nie ginie. Po prostu zorientowano się, że zbyt szybko skończyła się wojna imperialistyczna w cudzysłowie, czyli wojna francusko-niemiecka. Nie będzie powtórki z I wojny światowej i wojna będzie trwała krócej. No i to jest niebezpieczne, bo uderzenie może być na wschód, w kierunku Związku Radzieckiego. To jest jasne. A poziom przygotowania był znacznie niższy niż się wydaje, mimo dużej ilości sprzętu, ale ten sprzęt był bez optyki. Nie było dobrej taktyki, brakowało kadry wykształconej, skutki kolektywizacji, kupa było ludzi, którzy nie umiały obsługiwać tej broni, etc., etc., bałagan polityczny i tak dalej, i tak dalej. Wojsko się z tym nie radziło, nawet wojskowi. Byli później zresztą za to aresztowani. Ale dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że Bocian w roku 41, już właściwie drugim, kiedy rozstrzygnięta już była bitwa o Moskwę, zostaje zrzucony na tyły, przechodzi front jako grupa dywersyjna, między innymi zwalcza banderowców, ratuje Polaków, dociera pod Kraków, skracam, bo nie wszystkie jego fragmenty życia znamy, i to jest ten właśnie tajemniczy człowiek, poza majorem Wichrem, który nie pozwala Niemcom wysadzić Krakowa i dzięki temu Kraków się zachowuje, plus działania Koniewa, które nie niszczą tego miasta. Podobny maczek stosował Wilhelmshaven w Bredzie i tak dalej. Też przeciwstawiał się niszczeniu, bombardowaniu miasta, brał je w walce dom po domu. No trzeba o tym pamiętać, co by o tym nie mówić. I on poprzez agentów, Polkę, inżyniera polskiego, który był w to zaangażowany, jednego Niemca, doprowadza do wysadzenia materiałów wybuchowych, które znajdują się w Nowym Sączu, w Zamku Jagiellońskim, żeby w Czorsztynie, Tama, która się znajdowała na Dunajcu, nie została wysadzona, i w ten sposób, żeby Dunajec nie połączył się z Wisłą i zatopił część Krakowa, który byłby wysadzony, stworzono by twierdzę otoczoną wodą, którą byłoby bardzo trudno zdobyć, no bo w ruinach, w których są bunkry, jest bardzo trudno walczyć i takie walki w ruinach są dużo cięższe dla atakujących niż dla broniących się. To jest bardzo sprzyjające obronie dobrych jednostek, które potrafią walczyć w mieście. To taka ciekawostka, ale wiecie państwo, przyszło mi do głowy jeszcze coś, ponieważ lubię grzebać w różnych rzeczach. Mówiłem o książce pani Friłowej, biografia intymna Feliksa Edmunda Dzierżyńskiego, i wiecie państwo, ja tam natrafiłem na ciekawą rzecz. Otóż wszyscy wiemy o słowetnym rozkazie 00485 o wyniszczeniu Polaków na terenie Związku Radzieckiego w latach 37-38. Ale nie wiemy jednej rzeczy, że defensywa polityczna, zwana defą, zastosowała tą samą metodę co trust, którą zastosował Dzierżyński i jego podwładni. Chodziło o to, żeby stworzyć fikcyjne podziemie na terenie Związku Radzieckiego i ściągać agentów, przeciwników bolszewików po wojnie domowej, i w ten sposób ich kontrolować. No tak trafił Borys Sabinko, współpracownik Piłsudskiego. Otóż w 1926 roku w Warszawie aresztowano Joska Mietzenmachera. Mietko Rydyko. Rydyko się nazywa, i taki miał pseudonim. To był członek Związku Młodzieży Komunistycznej.
I zajmował się nim pan Kawecki Henryk, który był specjalistą od walki z wpływami sowieckimi w Polsce. I on robi z niego agenta. Staje się on członkiem KPP, trafia do Związku Radzieckiego w 1932 roku, wchodzi w struktury KPP i co się dzieje? Otóż w 1932 roku na Kremlu, w Kremlu mieszka wtedy 2000 ludzi, do 1935 roku jest tam bardzo dużo ludzi, którzy dostali mieszkania służbowe jako działacze partyjni, w tym oczywiście Stalin. Stalin jeszcze wtedy nie kontroluje całej sytuacji i donosi na członków KPP. W tym czasie DEFA aresztuje w Polsce tych ludzi. Czyli, że można doprowadzić do tego, że podejrzenia na działalność szpiegowską antysowiecką mogą na przykład dotyczyć pana Alfreda Lampego, który w Rewolucyjnym Komitecie Polskim od czasów jeszcze wojny domowej Dzierżyńskiej i Międzyrzyńskiej, etc., następca Dzierżyńskiego, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jest to związane. Czyli tak to wygląda. No i Kreml oczywiście, jestem przerażony. Mało tego, Kawecki finguje śmierć agenta, a komuniści uważają go za męczennika. Tymczasem w 1934 roku pojawia się książka Jana Alfreda Reguły, Historia Komunistycznej Partii Polski w świetle dokumentów. Bardzo mocno w wydaniu tej książki pomaga w dystrybucji Wydział Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wojskowych przedwojennych, oczywiście pan Kawecki. I twórcą tej książki, gdzie wszystkie szczegóły dotyczące Kremla, kontaktów KPP z wyższymi funkcjonariuszami Wszechzwiązkowej Partii Bolszewików, wszystkiego łącznie z otoczeniem Stalina, a jest tam i tak mit do tej pory, nie działający już od 21 roku, o Polskiej Organizacji Wojskowej, wszystkie szczegóły wąskiego grona w tej książce są umieszczone. Innymi słowy, w 1934 na 5 rok bardzo mocno przestraszono rządzących Związkiem Radzieckim tak świetnie zorganizowaną akcją dywersyjną. I jeszcze na końcu pewna dygresja. Otóż jeden z dyplomatów rosyjskich, nie powiem jaki, nie jestem upoważniony, powiedział mi w prywatnej rozmowie ciekawą rzecz. Szanowni Państwo, że gdyby jakimś cudem Józef Piłsudski przeżył do 1939 roku, to na pewno tak źle by się nie skończyło i tak głupio, jak się skończyło. Bo to była postać. Kiedy w 1955 roku czepiano się Mołotowa, komisarza spraw zagranicznych, ministra, że był taki kult jednostki. Mówił, tak, był i kult jednostki, no ale to była postać. No a w 1939 roku, no, minister spraw zagranicznych Beck, no to nie była postać. No, tak to wygląda, tak mówi ta osoba. I na pewno sytuacja Polski międzynarodowa z Anglią, z Francją, z Związkiem Radzieckim, Niemcami byłaby inna. Nie zdarzyłoby się to, co się zdarzyło. To ciekawe, że strona rosyjska tak na to patrzy. Więc w momencie, kiedy popełniamy błędy międzywojennej Polski, a więc sporne terytorium o przewadze ludności polskiej, 75%, zajmujemy, no, spiesząc się z Niemcami, żeby Niemcy całości nie zajęli oczywiście. Mamy przez to złą prasę, że uczestniczyliśmy w rozbiorze państwa, które miało gwarancję wojskowe i polityczne Związku Radzieckiego, no i Zachodu, które zostało połknięte dlatego, że Anglia i Francja uważała, że jak linia umocniona w Sudetach, nie do przejęcia, linia Maginot, będzie w rękach Hitlera, to Hitler się uspokoi i będzie zadowolony. Dzięki temu Włosi i Niemcy odstąpią z Hiszpanii, w Hiszpanii zwyciężą siły nie pronazistowskie, profaszystowskie. No, wyszło jak wyszło, wiadomo, że było inaczej. Niemcy zajmują w kwietniu 1939 całą Czechosłowację, Polska staje się sojusznikiem III Rzeszy. Przynajmniej tak to wygląda. Oczywiście nie była, no ale można to tak zobaczyć. Pali się w Polsce w 1938 roku, 1939, proszę Państwa, cerkwie prawosławne w województwie lubelskim i zamojskim.
bez zgody Kościoła katolickiego. Niestety jest to zaangażowany generał Smorawiński. Niestety wojewoda zamojski, prawosławny, powtarzam. Jest awantura w Lidze Narodów, co Polskę prawie że wyrzucić. Takie różne kwiatki miały miejsce. Lubimy czy nie lubimy? Ja chcę na to zwrócić uwagę. W związku z tym, jeżeli działamy w pewnych dziedzinach, to miejmy świadomość, że druga strona na to patrzy. Abstrahując od tego, co o tym wszystkim myślimy. To są takie moje refleksje po przyjeździe z Rosji, które wydaje mi się, i ta ostatnia, które wydaje mi się, są ważne, żeby zrozumieć pewne procesy historyczne, bo wiecie Państwo, jak ja z kimś rozmawiam dzisiaj o polityce międzynarodowej, to ja zawsze z tyłu głowy mam Chiny, Indie, BRICS, oczywiście Federację Rosyjską. I mnie jakby sytuacja tak bardzo nie zaskakuje jak innych. A nas wiecznie zaskakuje. Politykę wschodnią mamy dramatyczną. Utrzymywanie tego nierokującego Benkarta w postaci obecnych władz na Ukrainie, no może tylko rozjuszyć. Już Niemcy i Francja są bezradne, dlatego że Ukraina nie wykonuje, znaczy pan Poroszenko nie wykonuje żadnych umów mińskich. Nas przy tym nie było, ale jedna. Dobrze, że jest umowa antybanderowska, znaczy ustawa antybanderowska i ta o sprawach dotyczących Holokaustu. Spraw tego, że to niemiecki nazizm odpowiada za wymordowanie ludności żydowskiej w Polsce. Taka jest prawda. Jak było naprawdę, wiemy doskonale. Wystarczy przeczytać pamiętniki z getta łódzkiego, warszawskiego. Świadkowie są. Posłuchać Bolesława Szenicera. Oczywiście było szmalcownictwo. No ale to wiecie. Jak podaje szwedzko-kanadyjski uczony, 30 tysięcy, to jest udowodnione, Polaków ratowało ludzi z getta. 3 tysiące było szmalcowników, z czego pewnie połowę zastrzelili. 2,5 tysiąca były policji w getcie, która robiła rzeczy straszne, łącznie z wydawaniem własnych rodziców, ojców, żon, etc. Jeszcze była Ordnungsdienst, taka formacja, która wyłapywała tych, którzy pomagali ludności żydowskiej i poszukiwała. Mało tego, bo uciec z getta. Trzeba było, żeby śladu nie było, żeby te formacje, te struktury, ci mordercy, zbrodniarze, bandyci nie mieli wiadomości, gdzie ta osoba się znajduje. Więc żeby ratować jedną osobę z getta, trzeba było 20 osób, z pomocy 20 osób skorzystać, albo i większej ilości. Kościół katolicki bardzo pomagał. W Polsce i na terenach okupowanych na wschód od Polski była kara śmierci za pomoc ludności żydowskiej, bo Słowianie wszyscy byli traktowani tak samo, żeby była jasność. W Europie już było inaczej. Tam, gdzie była kolaboracja i tak. W Polsce nie było kolaboracji, szanowni państwo. Ci, którzy tak strasznie się czepiają Polski, szanowni państwo, czy wy wiecie, jak było z granatową policją, tak zwaną polską policją? To ja państwu powiem. W październiku 1939 roku, kiedy von Blaskowitz dowodził okupacyjnymi wojskami w Polsce, jeszcze nie było generał gubernatorstwa, to jeszcze wszystko nie powstaje, i przekazuje władzę administracji cywilnej, był rozkaz, że ze względu na posiadanie broni służbowej, posiadaną broń służbową, wszyscy funkcjonariusze policji polskiej byłej mają się stawić do pracy. Jeżeli się nie stawią, są traktowani jako wrogowie Rzeszy. Ci ludzie nie mieli wyjścia. Ci ludzie musieli stawić do pracy. No a potem to już trudno było nie być policjantem. Trzeba było jakoś przetrwać. Oczywiście bardzo wielu z tych ludzi, to byli ludzie wykształceni, bo policjant musiał mieć maturę przed wojną. No, było w konspiracji. Były wypadki, straszne wypadki, rzadkie, że na przykład wśród policjantów z getta, okrutnych ludzi, byli funkcjonariusze policji oddziałów śledczych. Już nie mówię o adwokatach. Ale też i tacy byli ci ludzie. Ci ludzie byli jeszcze bardziej niebezpieczni, którzy przeszli na współpracę z Niemcami. No, zakładano język jidysz, przypominam, wtedy był nie nowohebrajski, który jest językiem oficjalnym w Izraelu. Trzeba pamiętać o tym, że zakładano, że będzie powtórka z okupacji niemieckiej z pierwszej wojny, w związku z tym ludności żydowskiej nic nie grozi. Chytrość Niemców, przebiegłość Niemców, wykorzystywanie silnych przeciwko słabych, głodu, etc. jest znana. Niemniej jednak w tym wszystkim
nie ma sprawczej roli zorganizowanych struktur polskich. Bandyci byli, są i będą. Część bandytów oczywiście w tak trudnych warunkach, zważywszy, że wieś polska była bardzo w trudnej sytuacji, bo musiała każdą krowę, każdą świnę, były na to dokumenty, ja mam te dokumenty w domu, musiało to wszystko być uzasadnione, co się z tym stało, były za to kary, łącznie z wywozami, wywózkami do Niemiec czy innymi karami. Przypominam, więcej jak 60 tysięcy Polaków wraz z całą rodziną i krewnymi została zamordowana za pomoc Polakom wyznania mojżeszowego, bo tak się to przed wojną nazywało. Żydami ich nazwali Niemcy oficjalnie. W społeczeństwie się o tym mówiło, ale oficjalnie się tego nie stosowało. Przy wszystkich ale Polska była bardzo dobrym miejscem do życia tej ludności. Wystarczy, że powiedzieć, że przed wojną więcej jak 30 tysięcy niemieckich Żydów uciekło do Polski od prześladowań w Niemczech hitlerowskich. I dlatego cała ta sprawa jest dla mnie, no delikatnie mówiąc, żenująca, ale i śmieszna. Bardzo wielu ludzi o tym nie wie, również na wschodzie. Trzeba to nagłaśniać, no ale szanowni państwo, książki, o których powiedziałem, te dwa pamiętniki, były wydane w Polsce tylko raz, wiele lat temu. I to każdy, kto ma o tym pojęcie, ja nie jestem specjalistą od tego tematu, ale to wiem. I teraz sprawa dla mnie jeszcze jedna. Wiecie państwo, w Izraelu mieszka 60 parę narodowości. Wiemy, że Żyd niemiecki, żydowskiego pochodzenia Rosjanin, czyli człowiek mówiący po rosyjsku, może być w konflikcie z takim samym z Ukrainy. Wiemy o tym, że jest to sprawa płynna. Nie wszyscy mają etniczne pochodzenie. Część ludzi dostała po prostu obywatelstwo za zasługi. Tylko później. 2 miliony jest takich właśnie, którzy mają, używają języka rosyjskiego. A ci ludzie są różni, absolutnie różni. Wiem z pewnych przecieków, że Izraelem rządzi dość skorumpowana struktura pochodzenia anglosaskiego, która bardzo duże pieniądze zarabia dzięki różnym grantom w Ameryce. Też jest opozycja, jest i tą telewizja, na przykład rosyjskojęzyczna, która przestrzega przed tym. Jest Jakow Kedmi, który też ma bardzo zdroworozsądkowe, mądre podejście do spraw międzynarodowych, do geostrategii. No, na historii się może słabiej zna, tutaj popełnił błędy w pewnych z polskich sprawach. Cytując autora nieprawdy, kłamstwa dotyczącego Jedwabnego pod każdym względem, bo wiadomo, że wszystko, co opinia publiczna na świecie wie o Jedwabnym, od tego pana, który w ogóle nie jest historykiem, który w ogóle nie zna się na tym, no, pokręcił fakty, nie zna się w ogóle na tych wydarzeniach. Odsyłam tutaj do poważnych opracowań, tym niemieckich. Tam było komando niemieckie, Einsatzgruppen, które wymordowało najpierw Żydów w Białymstoku 2000, podpalając synagogę, a później mordując w Jedwabnym. Polska ludność nie miała żadnej broni, tam nie było żadnej polskiej policji, bo to były tereny należące do białoruskiej SRR według umowy z grudnia 1939 roku. Mogła tam być pomocnicza ukraińska, albo ewentualnie pseudo-białoruskie te oddziały po stronie Niemców w czarnych tych mundurach, te pomocnicze oddziały. Na pewno nie było tam Polaków stricte, którzy by czynnie w tym pomagali. A Niemcy broni polska Polakom nie dawali, mieli przykład Legionu Góralskiego, który uciekł z bronią w 1939 roku w październiku, więc czy tam w 1940 roku, w każdym bądź razie z Podhala, w każdym bądź razie nie ulega wątpliwości, że no to są wszystko rzeczy bardzo słabo udokumentowane, na niskim poziomie i właściwie nie ma co do tego nawet specjalnie się odnosić, ponieważ to jest za niski poziom, żeby nawet o tym dyskutować. Ważne jest, żeby zwrócić uwagę na to, co powiedział pan Kadyrow, którego bardzo cenię, mówię o prezydencie Czeczenii, sprawiedliwy człowiek, który zwrócił uwagę i pochwalił, iż Polska miała odwagę, polscy politycy, właśnie zwrócić uwagę na szowinistyczną propagandę neobanderowską, onuposką na terenie Ukrainy, która jest niebezpieczna, zachwaszcza, niszczy psychikę młodych ludzi na Ukrainie, która jest jawnie nazistowska. I to samo powiedział jeden z przedstawicieli parlamentu rosyjskiego, czyli jest o czym rozmawiać. No, mówiłem, będę mówił, będę powtarzał,
dogadywać się z Federacją Rosyjską trzeba. Jeśli nawet nie lubicie, to szanujcie. Tym bardziej, że widzicie, że jest to potęga. Dla mnie Anglosasi, Amerykanie, zależy od opcji, to będą po tej stronie, to będą po innej. Oni są na pozycji słabnącej, dlatego że Chiny, Rosja są w tej chwili w sojuszu. Sami Amerykanie do tego doprowadzili. No, oczywiście zdrowy rozsądek, wiele tych krajów łączy. I bezpieczna droga lądowa, żeby budować szlaki komunikacyjne zwane jedwabne, jedna droga, wiele dróg, prawda, jedwabne szlaki i tak dalej, ale również dostarczanie surowców, ale również niezależność, jeżeli chodzi o to, że przechodzimy bardziej na swoje waluty. Oczywiście nie ograniczamy dolara całkowicie, to też nie ma takiej możliwości. Za dużo jest długów, ale które, prawda, posiadają Chiny amerykańskich, trochę Rosja też. Ale przede wszystkim budujemy zapasy złota, budujemy silne siły zbrojne, strategiczne, tak i taktyczne, rozbudowujemy, uniezależniamy się surowcowo, uniezależniamy się i walutowo. Petrojuan, który też jest testowany. Innymi słowy, następuje okres wielobiegunowości i Polska musi nauczyć się myśleć, elity polityczne w Polsce, że jest nie tylko Zachód i Stany Zjednoczone i dolar czy euro, ale również reszta. Czołem Wielkiej Polsce, Słowiańszczyźnie i naszym sojusznikom. Wszystko. Podobało ci się?